Dzień dobry, witam, to ja Walki, za to jest Oxygen Not Included. Jak widać, trochę się tutaj zmieniło. Jest teraz wyjście dorobione z śluzą taką potrójną, też fajną. Są tutaj też te ubranka, są umywaleczki, w razie czego deodorizer tutaj śmiga jeden z drugim, więc tutaj nawet tego tlenu trochę jest, ale w razie czego tutaj, żeby do zejścia na dół też tam, żeby w ogóle przetrwali to zejście na dół, no to mają te atmosuty, także proszę bardzo, można tutaj bezpiecznie teraz schodzić. Tu jest transformatorek, tu jest jeszcze druga taka komora na dwie pompki i elektrolizer drugi. Jakbym kiedyś potrzebował, to już mam gotowe, nawet tutaj kabel jest przygotowany, że tylko cyk fuch postawić sprzęta i gotowe. Tutaj zbiornik wody ma pod spodem takie coś, bo jak zrobiłem tutaj to miejsce, to mi się tu zaczął znowu dwutlenek węgla zbierać. I tutaj z prawej też jest, ale tutaj są grzyby. Więc dobrze, ktoś by mógł zapytać, na wuj mi te grzyby, ale po prostu, żeby mieli jakąś różnorodność pokarmów. Mają za dużo teraz tego, zdecydowanie, 140 tysięcy kilokalorii. To jest dużo kalorii. Mamy tam macroot, to są te takie jakby, powiedzmy, że coś w rodzaju ziemniaków takie się znajduje gdzieś tam czasem chyba z tego, co, jeżeli dobrze rozumiem. Lice loaf, czyli to co się z tego, te mill lice'y, czyli to jakby z tego co wyrasta. Tego mamy najwięcej, nie, macroot, tych macrootów mamy najwięcej, ale grzyby też widać, jak widać są. I gristleberry, czyli to z tego też jest. Wszystko jest normalnie, elegancko, mają różnorodność. Mam nadzieję, że nie są aż tak obrzydliwe te rzeczy niż to, co wcześniej jedli. I zobaczymy, no. W każdym razie grzybki sobie rosną, dwutlenek węgla tutaj jest i sobie jest, no. Tu jest taki dołek, że ten dwutlenek węgla się po prostu zbiera, no i nie będę go stąd ani wypompowywał, ale nic, powinno działać. No i tutaj jest teraz taki szyb jeden na dół, tutaj razem z tym całym ciągiem komunikacyjnym sobie schodzi, tutaj taki na trzy kratki szeroki. Tu zresztą jest drugi. Na samym dnie jest carbon skimmer. I tutaj nie mamy miedzi, okej. Tutaj na dole jest carbon skimmer, który będzie włączany przez dwie rzeczy, czyli też tak samo jak tutaj to. Czyli pompa, która nam będzie wypompowywała chlor docelowo do zbiorniczka wstawiała. Jak widać, napompowało 19 kilo już chloru stąd. Tak samo jedno i drugie. Jeżeli tutaj mamy chloru, jeżeli mamy chlor, to się zapali na zielono. Jeżeli jest tego chloru wystarczająco dużo, czyli tam ciśnienie powyżej 200 gramów, to nawet tak symbolicznie, może 200 to trochę przesada. Damy 500, jak się taka już warstwa fest na zero, halo. Jak się już taka lepsza warstwa trochę zbierze, to wtedy. No, i tutaj taki sam zestaw, tylko że z dwutlenkiem węgla. Także jeżeli dwutlenek węgla tutaj już się tak nazbiera, żeby to nie chodziło cały czas i tam jakiś pojedynczych atomów tego dwutlenku węgla nie pobierało, no to. Także tego. No i też deodorizery, bo tutaj miałem otwartą drabinkę i mi stąd trochę smrodu uciekło na bazę i polluted oxygen teraz tutaj jeszcze cały czas, jak widać, w paru miejscach nawet jest, no tutaj, i w nim się robale mnożą i to niedobrze jest za bardzo, także to jest już ogarnięte, wszystko elegancko. No i mamy też czas, bo troszeczkę jakby przeleciałem do przodu, że za 0,4 cykla odpala się nam gejzer z gazem naturalnym, więc będziemy widzieć, jak tu się ładnie tego. Tylko ja bym jeszcze poprosił może, żeby mi w trybie pilnym zabrano stąd rzeczy, tylko widzę, że nie mam miejsca na te rzeczy, więc jeszcze muszę gdzieś dać skrzyneczkę jakąś. Kurde, no miałem gdzieś magazyn zrobić kiedyś, nie? Miałem gdzieś zrobić... A czemu tu puflet siedzi? Puflet. On... Ja nie wiem, czy ja go tu chcę, bo to są takie... Nie wiem, skąd on się tu wziął. A no dobra, zobaczymy, jak się wykluje, czy to jest to, co myślę, że jest. Tu mam takie dwie skrzynki i one są pełne właśnie do takiego zbierania rzeczy. No i najwyżej dostawię trzecią, no bo co? I nawet jeszcze i kurde czwartą, także proszę bardzo. Priorytecik. Myślę, że priorytet 9 to wiadomo, najlepszy, także niech mi to szybko tutaj zmajstrują zaraz. I mam jakieś w ogóle niecodzienne odmiany potworków tutaj, bo ten Sage Hatch jest jakiś, to jest jakiś tam wzmocniony. I mam też rybę tropikalną, jedną i jednego bombla nawet. Tiny baby!
No, tylko że tych ryb jest tutaj teraz tak dużo, że już jest im zbyt tłoczno troszeczkę, już overcrowded mają wszystkie. Niestety populacja rybek musi zostać jakby... Musi zostać trochę chyba zredukowana tak delikatnie. No jeszcze zobaczymy. Aha, no i mamy nockę, no i mi nie zrobią tego, zaraz ten gejzer się odpali, kurde, balans. Za 60 sekund, no nie pozbierają tego, bo chciałbym potem, żeby już tam nie wchodzili, nie? Dobra, uwaga, idzie, zaraz będzie. Zaraz będzie, zaraz buchnie, a se kawki łyknę. Ale dobra, kawusia. 30 sekund jeszcze, to dla was dwie. A dobra, odliczajmy razem. 4, 3, 2, 1. Bum. Idzie. Psika. Gazem naturalnym. Wyciągnąłem stąd wcześniej cały gaz, jaki tutaj był, jakiś taki cały inny. Także powinno być dobrze. I teraz ja to mam gdzieś wyłączone jeszcze chyba, nie? Czy czekaj, pipe blocked. Ach, kuźwa, bo tu ten... O matko, dobra. To se pozbierałem. I teraz tutaj przyjdziesz i mi ten gaz uwolnisz precz. Będziesz tak zabierał po jednej rzeczy, ja? Kurde, teraz no... I teraz tutaj będzie ruch jak na marszałkowskiej normalnie. Super. Kurde, ja muszę tego wenta tutaj zrobić innego. Tak, i dobrze zapamiętałem, że ten gaz naturalny jednak się na dole zbiera. I widzę, że to jeszcze zapomniałem zakleić te dziury tu, bo tu zmarnujemy trochę gazu, bo tutaj pójdzie i na dnie się będzie się... O, to jest ten puft LED, cały puft. A on sra oxylightem, co? Co to jest? Co to jest za klocek? Aha, oxylite. No to go chcę! Myślałem, że go nie chcę, ale go chcę. No, gejzerek sobie bucha. No tego wenta muszę zmienić na went ten taki wysokiego ciśnienia, żeby całą resztę gazów, który... Znaczy widzę, że śmiga teraz. Coś tam musiało wydmuchać tędy, że odblokowało rurę na tyle, że teraz idzie w większości ten gaz naturalny. No raz już nie idzie. No dobra, ale coś tu się powinno zacząć zbierać. No tak płynie tu jakiś gaz, ale tak symbolicznie. No. No i czemu te takie... To tu tak uroczo tryska tymi siuśkami. Czemu to nie może być podłączone po prostu do rury? Tylko muszę mieć taki zlew obok. No kurde. Dobra, coś tam tego gazu się... Coś tam jest! Coś tam działa, no. Tylko, że no mówię, no musimy iść po ropę chyba po prostu. Po prostu ropę musimy iść po... I tu nic nie wymyślę, no. To jest duże przedsięwzięcie, w ogóle mamy wenta z parą, ale tą chłodną, to nie wiem. Na razie mamy ten gaz naturalny, to nam styknie. Kurczę, w herę ropa. No nie dobrze, ja nie bardzo... To jest... Zejście tam kilometry w głąb. No dobra, to w prawo czy w lewo, to jest teraz pytanie. Fajnie by było wykorzystać już ten tutaj jakby to zejście, które tu mam z tymi wszystkimi atmosud dokami. Tylko, że co ja tutaj mam? Zaś slajmy. Coś tu jest, złoto jakieś. Dobra, ja se zdecyduję i zaraz wrócę. Tu jeszcze uwaga, przepraszam, skille rozdawałem i mi się przypomniało, że mamy jednego Nailsa, to był gwoździ, i mieliśmy drugiego Nailsa i to jest teraz od dzisiaj paznokcie. Szczyt humoru! A to w ogóle jakiś randomowy oxylite leżał, ale już nie leży, bo się wytegował, ale bąbelki puszczał, także gdzieś tu lata już ten chyba... O, jest! Puffed Prince! Się wykluło! Także ten... Aha! Alol! On wydobywa z siebie małe lampsy tego, z czym oddychał, ja teraz tego... Zdążyłem pauzę wcisnąć, czy nie? Nie wiem. No, ale może oddychać polluted oxygenem, chlorem albo tym, tlenem. I on to zamienia na stałe. Nawet nie przyjrzałem się nigdzie. Aha, tu jest jeszcze puffed egg. Nawet nie wiedziałem, że mi tu lata. Ale dobra, jak on jest taki, to niech se lata. Nie ma sprawy. Idle wild happy. To bardzo fajnie, że jest happy. No i my sobie tutaj zejdziemy, myślę, że tędy. Tutaj jeszcze mam do ogarnięcia takie coś. Submit bioscan. Halo. Klikłem czy nie klikłem?
coś nie da rady tutaj przejść. No, no przejdę tędy, dodam sobie tutaj najwyżej zaraz, albo potem zrobimy plastikowe te drabinki, jak już będę miał z czego. Dodamy sobie też te firepole. Firepole to ja już mogę teraz zrobić. Niech mają. I oprócz firepoli to jeszcze... Ups. To jeszcze zrobimy sobie, myślę, że takie przejścia tutaj. Fajne z tego, żeby też, no, no nie musi tutaj być tego slajma tyle na wierzchu, no. No, no niby nie musi, nie? Kurde. Także tego, tu jest zaś ten mózg. Dobra, tu już mi się w sumie nie chce. A tutaj też są bakterie, czy nie ma bakterii? A tutaj nie ma. Tu był. No to dobra, no to, no dobra. No to zamknę to i powinno być już gitara właściwie. Okej. Dobra, dobra, dobra. No to co, schodzimy na dół. Przez te siki tutaj. Ja myślę, że przez te siki. Oni tu są w tych strojach. I w ogóle. Także ja myślę, że proszę bardzo. Idziemy tutaj. Na dół. W tych sikach, tym wszystkim. Ja uwielbiam animacje i dźwięki w tej grze, po prostu coś pięknego. A tu w tym pokoiku wleźli to już i mamy tutaj vending machine i można tutaj zrobić rumagę i wtedy dostaniemy jakieś nutrient bary, czy jak to się tam wymawia. Także takie batony tutaj siedzą, nawet je widać, także ten. Jakbyśmy potrzebowali pilnie jedzenia, to se tam zejdę i se to zrobię, to rumagę. Bo na razie nie muszę, bo żarcia mam dość, także spoko, nawet tam chyba raz na jakiś czas się coś psuje. Także tego. Nawet bym może zmniejszył tutaj jakby tę farmę trochę. Tu w ogóle ja zdemontuję te takie skrajne te one. Żebyśmy sobie mogli zrobić po prostu drzwiczki. A kurde, czemu nie? Tutaj też. Uproot, deconstruct, bo tych ja nie potrzebuję aż tyle. Tych dziadostw. Tutaj nasz pan profesjonalizm to w ogóle idzie, słuchajcie, w technologię rakietową, jak nic. W piloting, bo mu tak teraz zrobiliśmy, on cały czas ma tych skilli tam, tych morali pełno. Teraz mu zrobiłem właśnie, nie wiem, czy chyba ten exosuit training. I zaraz już będziemy mieli rocket piloting, kurde, odpalony. A ja jeszcze z... Gdzie ja jestem tutaj? No jeszcze siuśki muszę spuścić znowu stąd jakieś na dół i rybkę jedną widzę. Tylko, że na razie nie mam miejsca, to niech się to wypompuje trochę, wyczyści ta tej wody. Tu w ogóle mam miejsce na wodę, czy nową? Ledwo. A Nisbet, co się stało, że jest taka jakaś poraniona? Co tam? Nie wiem. Ja się tam zajmowałem na dole przygotowaniami, zrobiłem po prostu na razie zejście na dół, drabinkę i ten przygotowują, tam budujemy. I tak zaglądam się tutaj i tu niby fajnie, nie ma tu zbyt wysokiego ciśnienia, także nawet ten gaz rzeczywiście naturalny tutaj jakoś ściągniemy stąd. Nie ma tutaj nadmiaru niczego. Gejzerek, wszystko chyba co wydmuchał na razie to pozbierałem i proszę ja was, generatorek sobie śmiga, a ja tutaj mam połowę zbiorników już zapełnioną. Tych zbiorników to tu będzie mało zaraz. Bo, aha, no i ustawiłem tutaj filtry w tych hasiokach, także powinno tutaj teraz się udać im stąd pozabierać rzeczy, także super sprawa. Ten gaz naturalny prawdopodobnie mi tu gdzieś, o tu się coś kręci właśnie, mi tu schodzi. No trudno, było do przewidzenia, że nie będę w stanie tego normalnie dobrze zrobić, super, super pan Pałkis. Dobra, zaraz to pozbierają, tu już nie będziemy wchodzić. To sobie zamkniemy w ogóle tę komnatę tajemnic tutaj obok, będzie tylko to tu. I ten, tylko niech mi tam pozabierają rzeczy, bo szkoda mi tego zamurowywać wszystkiego, nie? No, i teraz tak, tutaj na dół sobie schodzimy, tu już mamy rureczkę zrobioną, tutaj zaraz będzie. Oni tutaj chodzą i robią, bo trochę im tutaj zadań bojowych zrobiłem, nie? Jak dojdziemy do tego, to ja do was wrócę, to będzie parę cykli pewnie. I możliwe, że w międzyczasie jeszcze dodam zbiorniczki. Zobaczę, jak one się zaczną zapełniać jakoś bardziej. W momencie, jak tutaj jeszcze będzie dużo do tego cyklu,
68 cykli jeszcze on będzie uśpiony, a tu już mamy połowę, także myślałem, że z 20 zbiorników musiałbym zrobić, no na pewno więcej niż 2, nie? Także w sumie to ja już sobie może tutaj przygotuję, ile by mi to miejsca zajęło? Tam przed tym habaziem tu, to tutaj jeszcze będę miał miejsce na 2. Czyli tutaj demontaż tego, ups, demontaż tego i wykopiemy sobie to tutaj stąd. No i będziemy mieli, może jeszcze przy okazji tego węgla tutaj troszeczkę. No i będziemy mieli, tutaj jeszcze, dobra, nie wszyscy i tak tam na dole są potrzebni. Tam na dole mamy tylko cztery stroje, żeby se tam mogli ten teges, także schodzić. A mamy 9 duplikantów, więc teoretycznie tutaj ktoś się może również za robotę chycić. Dobra, tutaj nie musi być. Zresztą, chyba łatwiej wykopać niż ścianę zrobić. Dobra, cyk. I będziemy mieli 2 poziomy zbiorników. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby się tak przyzbiorniczyć, nie? Teoretycznie mógłbym tutaj po prostu wpuszczać w taką jedną komorę większą. Ej, zaraz, dobra. Tchonkge. Tylko high pressure ventem bym to musiał robić. I pompą to wyciągać potem. Kurde. Bo tu jest 150 kilo. A w takiej jednej kratce mieściło się chyba z 5 kilo? Jak się dobrze napompowało? Ja nie wiem, czy nie więcej, może 5 kilo to ten miał tutaj limit. A czemu to jest popsute? Co tu się stało? Temperatura za wysoka? Czy co tam? No bo to ciepłe jest. Mogła się pompa przegrzać. A ona jest z żelaza. Ona by musiała być chyba jednak ze złota i wtedy jest bardziej wytrzymała troszeczkę. Możliwe, że ona się przegrzała, kurczę. To niedobrze, kurczę. Nie wiem. Dobra, zaraz się dowiem. A w ogóle to widzę, że jeszcze możemy sobie już trochę wody z góry zrzucić tutaj na dół, także tędy proszę bardzo, proszę państwa. Niniejszym otwieramy tę dziurę i idziemy sobie dalej również do, nie wiem dokąd, na razie dotąd, proszę bardzo, cyk fuch. Tutaj ściana, też to się tam nie spieszy, jak będzie to będzie. Co my tutaj mamy? Cool steam vent kolejny. To fajnie. Fajnie, fajnie. Zawsze dobrze mieć takie rzeczy gdzieś tam pod orędziem na wszelki wypadek. Dobra, cyk. I tutaj sobie wykopiemy to i to. I na razie tyle. I zara rybkę jeszcze, tylko żeby stąd uwolnić. No wyskocz se. No, wsit. Wsit. No, halo. Wsit. No tak. I oczywiście musiała się ta woda wlać w ten sposób, że teraz mam ją wszędzie. Zlała się tu na sam dół. Pięknie! A w ogóle to mogę coś wydrukować, albo kogoś. Ale nie wiem jeszcze. Wiesz co? Daj mnie. Operator będzie. Będziemy potrzebować operatora do spraw potem tam rafineryjnych. Także myślę, że się przyda. Hasan. Operasan mógłby być, czy coś, nie wiem. Dobra, damy ci tutaj więcej operating bardziej. I musimy mu jeszcze dać athletics później. Bo on będzie w tym stroju śmiesznym biegał i żeby on miał jednak jakąś prędkość normalną w miarę później. Kurde tego. Hasan będzie hasał w tym stroju. To miało być śmieszne. Dobra, proszę mi to powycierać tutaj, kurde tego. Się ulało niestety. Tutaj i tutaj, ja cię sunę. W ogóle to Hasan chyba nie ma gdzie spać, bo on... Spał się gdzieś na podłodze, kurde. Zara wam tutaj damy. Na razie jeszcze takie łóżeczka zwykłe, 2 dorzucę, a jak będziemy mieli plastik, to chyba możemy jakieś lepsze łóżeczka im zrobić, takie na wypasie i zrobić taką giga sypialnię z takimi, kurde, turbo łóżkami i będzie ekstra fajnie i w ogóle rzeczy. Oj, żem se naklikał, halo, stop, bo miałem, że tego. Overheated, damage, gas pump. Yes, my gas pump is tot. Dobra, demontaż proszę tej gazpompy, bo musimy zrobić sobie ją ze złota jednak. A że filtr jeszcze się nie przegrzewa. 50 stopni. 53. W
Wiecie co, filtr też się zdemontuje chyba jednak. Także do demontażu filtr i pompa i zaraz się zrobimy ze złota jedno i drugie. Proszę zdemontować, proszę zdemontować. Dziękuję ślicznie. I teraz sobie zrobimy ventilation. I tutaj taka o pompka. Cyk. Ze złota i taki filterek również ze złota, tylko w tę stronę, cyk, pięknie. I taki priorytet może bardziej troszeczkę, jeszcze może nie 10, nie wykrzykniki, ale zawsze. No i póki my nie mamy jeszcze tego super turbo omega giga, kurczę, zbiornika na taki pod ciśnieniem wysokim ten cały gaz, to ja sobie to podłączę w ten sposób. No i na razie będzie w ten sposób. Gdzieś będzie trzeba wykopać jakieś duże pomieszczenie i podwójną ściankę najlepiej chyba walnąć, żeby mi to nie dupło potem. Nie wiem, czy tu sobie nie wykopać tego, co jest fosforite tutaj i ten abyssalite zostawić jako ścianka z jednej strony, a z drugiej dać podwójną taką, bo podwójną, bo jak mi przyjdzie jakiś, wiecie, wścieknięty duplikant i mi ścianę rozwali, to będzie niedobrze raczej, także tego. No, tylko do tego wszystkiego właśnie musimy mieć te wenty, żeby mi mogło tam wdmuchnąć pod ciśnieniem tego, kurczę, gazu więcej niż w takie zbiorniczki. No, ale to do tego muszę mieć oczywiście tutaj wykopane na dole, a tutaj to trochę czasu zajmie jeszcze. W ogóle to też jeszcze jedna rzecz, zabawna sytuacja, bo właśnie sobie tutaj latami tak widzę, że tutaj jest na czerwono. I ja tu mam normalnie już próżnię. Także pompa wypompowuje 100% tego, co ten elektrolizer zrobi. Więc no to jest powoli czas, w którym mi zacznie brakować tlenu. Znaczy, no jeszcze nie, ale to wiadomo, trochę minie, zanim to tam wyoddychają wszystko. Tu się pojawia potem taki, o, a propos komunikatów, teraz mam komunikat, że się jedzenie zepsuło właśnie. Nie ma komu jeść tego wszystkiego. A tu tych rybek. Matko jedyna. No, i pojawia się w każdym razie komunikat, że generacja tlenu jest niewystarczająca. Na razie jeszcze jest wystarczająca, więc spoko, ale no, możemy sobie potem drugi taki zestaw tutaj bojowy postawić. Nie ma sprawy. Natomiast jeszcze, co tam, jak tam, tutaj z górą. Ta ryba cały czas nie wyszła stąd. We tutaj jakoś, proszę ją wypuścić. Tu jeszcze jajo też jest. Czekaj, to tutaj anulujemy sobie to i tutaj musimy wykopać, tylko że z jakimś priorytetem może lepszym to, o, i to se wtedy tutaj zejdzie i spłynie i będzie fajnie. No, a ja tutaj filtra nie mam ustawionego. Tutaj mamy, proszę państwa, natural gas. I co? I jajco, i nie działa, ponieważ rura jest zablokowana, ponieważ... Gdzie ty, co ty tu chcesz? Dezynfekcja, co? Albo tu slime lungi jakieś są. Dobra. Ja bym wam tutaj w ogóle, ja bym was wyprosił stąd, zaraz to zamkniemy na stałe jakoś. Osiki lecą, czyli już... Dobra, ryba. Czy ryba sobie spadnie? Tutaj na dół, pójdzie precz. No, ciap, ciap, ciap. W prawo. O! Czekajcie, mogę kamerę na nią? Uiii! Leci. Ciap. Przeżyła upadek. Na szczęście tu w ogóle nam coś zasypało. I teraz jak długo je zajmie eksport tutaj do tego, do tej wody? No niby w no nie w dobrą, bo teraz tu się trochę wody nazbierało. W lewo idź. W lewo. Dawaj, no. Dobrze ci idzie. Dobrze ci idzie. Wcale tam nie jest przepełniony ten zbiorniczek. Fajnie będzie, spodoba ci się. Dobra, jest. Aż się zjadła. Z wrażenia. No, niestety są... Nie wszystkie są overcrowded. Tame one w ogóle już są. Jak ja to zrobiłem, że one są oswojone? One są oswojone. Happiness minus 1. Metabolizm plus 100. O kurde, ale one będą teraz... A tych jajek tu jeszcze leży. Łocie baton. Dobra, ja mogę teraz tylko i rybami się właściwie chyba żywić, co? Czy nie? Czemu nie? Paku filet. Już one umierają ze starości, to zostawiają takiego fileta po sobie.
którego mogę potem usmażyć, czy ja je muszę jakby rzeczywiście redukować ich populację, atakować jakoś czy coś. Nie mam pojęcia. Miałem się odpalić dopiero jak na dole będą mieli wykopane, bo ten odcinek się miał nazywać Poszukiwanie Ropy, a będzie się nazywać Pierdzielenie o Chopinie znowu. A te zbiorniczki to ja ze złota zbudowałem przez przypadek, a w sumie nie muszą być, ale priorytet 9, żeby mi tutaj się zmieściło troszeczkę, kurde, i tu rureczka też priorytet 9, żeby mi się zrobili. Priorytet 9, kurde. A tu jeszcze oczywiście zrobiłem taki fajny motyw, że zacząłem sobie budować tutaj kabelek, tylko że nie miałem na niego już materiałów i mi nie zrobili kabelka i teraz mam tutaj mnóstwo dwutlenku węgla, także pięknie. No i zbudowali, już działa. Mamy to, proszę państwa. A tu się niestety jednak popsuło i już mi nie działa. Po prostu mamy pełną tutaj rurę, która nawet gazu naturalnego, no musimy to wydmuchać tym wentem, ale mamy za duże ciśnienie, bo to jest 5 kilo tlenu. Także no nie ma opcji, żeby to przycisnęło. A tu jest w ogóle 10. Łomatko. Mam całe powietrze. Ilość powietrza tak. Super. Super. A wycisnęło mi wszystko do góry, a na dole teraz jest za mało, no. A tutaj są wszystkie śluzy i tego. A nie, nie wycisnęło do góry, po prostu tu mamy wysokie ciśnienie z powodów różnych. Dobra! Dobra, i zrobimy tak, że po prostu teraz będzie koniec. Dadu, zejdę sobie później. W następnym odcinku postaram się po prostu odpalić już kolejny, jak już będę miał, nie wiem, w zasięgu wzroku będę miał gejzer z... Znaczy nie gejzer, to się nazywa gejzer czy coś? Oil... coś tam. Żeropa w każdym razie. A na koniec sobie jeszcze wydrukujemy. Mogę sobie grzybów wydrukować. Ale chyba nie trzeba, nie? Ja nie wiem, czy nie jeszcze jednego, kurczę... No dawaj te grzyby. Kurde. Niech będą grzyby, no. Miałem odpalić binda, ale nie odpalę, bo się musi, wiecie, co się musi odpalić. No to by było na tyle, nie? Także do widzenia.